Halo wszystkim, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest nowa seria, robimy teraz coś nowego. Ta seria będzie pojawiała się tylko w niedzieli. Jak się mówi niedzielę w liczbie mnożej? W niedzieli. Dokładnie, ta seria będzie się pojawiać w niedzielę i co się wtedy będzie działo? Co druga niedziela, czyli każda niedziela, w którym się pojawia film u mnie na kanale, robimy nowy odcinek. W tych odcinkach będzie kompilacja różnych rzeczy. Te rzeczy zobaczycie już w odcinku, nie będę wam mówić i spoilerować. Mam nadzieję, że ta seria się spodoba wam. Jeśli tak, mam nadzieję, że zrobiliście to dla mnie i będziemy wszyscy szczęśliwi. Na dobry początek nowej serii, myślę, że możemy dobić, nie wiem tak. Co myślicie? Wy napiszcie w komentarzach, ile ma być łapek w górę pod filmem i ja znajdę komentarz, który mi się spodoba i zaznaczę tą osobę, więc zostawcie teraz komentarz, to wy zdecydujecie tym razem. Nowa seria, nowe zasady, wy decydujecie, kto ma zostawić łapkę w górę, ale zanim zaczniemy i mam 3 sekundy waszego czasu, chcę poświęcić na jedną rzecz. Co to jest za rzecz? Tutaj pojawi się coś. Możecie to kliknąć. Jeśli to klikniecie, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmikami i wtedy będziecie wiedzieć, że nowy odcinek się pojawił o 19 co 2 dni albo w niedzielę, jak wam się podoba ta seria. Więc lecimy z pierwszą rzeczą tego odcinka. Uwaga, uwaga, co my tu mamy? Czyżby to był komentarz tygodnia? Komentarz napisał nikt inny jak nasz szanowany Jezus Chrystus. I napisał tak: każdy, kto da mi suba, będzie miał branie niczym batona. Dziękuję Jezusie za te mądre słowa. Więc subskrybujcie kanał, miejcie branie jak baton. Albo jak bulton. Fanart od Aleksandry, uwaga, otwieramy. Uwaga, uwaga, spokojnie, koleś. Wow! Wow! Czy ty właśnie jebałeś jednego z fanartów? Tak. Ja pierdolę, człowieku, ugarni się. Oj, Aleksandro, wysłałaś mi super rzeczy. Czemu? Bo to są zdrowe. No, zdrowe żarki. Nie, ale żarki to nie jest koniec świata. Dziękuję ci bardzo. I te zdrowe batoniki. I to batoniki z sezamki. Masz, Marcin, podzielimy się sezamkami, co? Mam uczulenie na sezam! Dobrze, gin, śmieci! Dobra, i co jeszcze tu mamy? Czemu ja z nim nagrywam? Sezamki! Mamy tu jeszcze takie... bardzo fajne... sezamki. Często mam ochotę na coś do jedzenia. Sezamek mi się siecią, nie zauważyłem. Nie, ale teraz bez żartów. Dziękuję bardzo, te rzeczy akurat się przydadzą. Szczególnie te batoniki, bo te akurat mogę jeść po treningu, więc dziękuję. Dziękuję za super fanarta, przechodzimy do następnej części. A więc teraz mega fajna rzecz, mamy dziwne rzeczy, to są po prostu dziwne rzeczy, albo zamówiliśmy je z internetu, albo są ze sklepu, albo są jakieś losowe rzeczy. Tylko że ja tego nie widzę, póki odcinek się nie zacznie. Tu mamy drugą kamerę, będziemy otwierać, unboxować tutaj właśnie. Ktoś idzie, kupuje mi te rzeczy i daje mi je na odcinku i otwieramy. I sprawdzamy, co to jest dziwnego, szalonego. Poproszę pierwszą rzecz. Wow! Hydżerty! Zawsze chciałem hydżerty. To jest serce. Coś, czego nie masz. Chciałaś, czekałaś, żeby zrobić ten żart na pewno. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ale dziwne. Ale szalone to jest. Śmierdzi strasznie. Wieszcie, jak to śmierdzi? Śmierdzi taką farbą, tak jakby dopiero było pomalowane. Może krwią. A więc podsumując, jest to bardzo dziwna rzecz. Śmierdzi, jest sercem i jest dziwne. Przejdźmy do następnej. Trzeba myśleć sercem, a nie głową. Ło kurde, co to jest? Jak? Ej, to jest zajebiste. Tyle, że ja zawsze na toalecie siedzę na telefonie. O kurde, otwieramy to. Dobra, jedziemy z tym. To jest coś, wiecie co to jest? Siedzisz na kiblu, montujesz sobie to na tym. Pod kiblem i se łowisz ryby. Zajebiste. Chyba będę musiał iść i to wypróbować. Halo, halo, moje ziomeczki. Jesteśmy tutaj, mamy naszą wędeczkę. Powiem to, że to jest najgłupsza rzecz, co widziałem do tej pory, z których próbowałem. Ale powiem tak, faktycznie to działa, patrzcie. Można to wędkować, można to kręcić. Spróbujemy złapać skurczybyka. O, idzie. I o, dobra.
Zapiemy... O Jezu, złapałem to. U, ale się wygina. Dobra, złapiemy niebieskiego. Chodź tu, młody. Jo. 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 Bez... Nie, uciekł mi Sly Fox, kurde, dawaj tym mordeczkę, ty jedna. Jo, ale go złap, ale go zachwyciłem teraz. Mamy go! Chodź do mnie, przyjacielu. Chodź, chodź, chodź. Jo, ale mindfuck. No jest mój. Trochę nieżywe te rybki, ale ogólnie strasznie głupia rzecz. Ale zabawna, więc no. Zobaczymy, co wyknie ją następnym razem. Elo. No i mamy ulubienie z tygodnia. Tak naprawdę dorzucam ulubienie z tygodnia do tego, bo w sumie są bardzo ciekawe rzeczy, które są, które mogą być ulubione i mogę je przedstawić w danym tygodniu. W tym tygodniu mam Kinder Niespodziankę. Nie, to nie jest sponsorowane, po prostu jak mam ochotę na czekoladę i kupuję cały, wiecie jak to jest, kupujesz cały baton, albo jak to się nazywa, czekolady, czy tam całą bloszkę i myślisz, o dobra, zjem sobie kawałek i jesz kawałek, nagle jesz całą paczkę. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam i to jest tragedia, szczególnie jak teraz ćwiczę i mam ograniczone kalorie, mam specyficzną dietę i tak dalej, więc ja osobiście idealnie 20 gramów czekolady, nie ma lipy, mogę se gryznąć, nikomu nie przeszkadza, raz na jakiś czas. Jedną tabliczkę. Ale to jest do unboxingu, to robię w innym odcinku, w ogóle zobaczycie. Stwierdziłem, że jak kupowałem to, to stwierdziłem, dobra, zrobię unboxing Kinder Niespodzianek, bo jestem chory na głowę. Dobra, przechodzimy do następnej rzeczy. Spokojnie. Niedziela ze stół będzie zajebista, serio, mówię wam, będzie po prostu przekozak. Zajebiste jest to, że cały czas zmieniamy rzeczy. Teraz mamy zdrabkę, jedziemy ze zdrabką. Wy możecie zagłosować. Jeśli myślicie, że wygramy coś na tej zdrabce, zostawcie lajka teraz. Jeśli myślicie, że to przegra i nic nie wygramy, to napiszcie komentarz. Zaraz się dowiemy, Marcin już zdrapał nasze liczby. Czekaj, kurde, człowieku. Jak cię zaraz stąd wyproszę, normalnie gościu. Ty skończyłeś źle dzisiaj. Źle skończyliście się. Ała! Ała! Zaraz się dowiemy, co będzie prawda. Co się okazało? Jest numer 44. Nie mamy żadnych numerów. Na razie pierwsza linijka jest przegrana, proszę państwa, przegrana. Mamy drugą linię, już mamy tutaj. Druga linia jest wyraźna, niestety nic nie wygraliśmy. Oczywiście w tym też liczy się, że wszystkie wygrane idą na dobre cele. Przekazujemy charytatywnie, jeśli będzie nawet największa kwota. Więc trzymajcie kciuki, zostawcie lajka. Jak zostawicie teraz lajka, to coś wygramy. Dobra. Lajki. Lucky, I like it, mami. I like it, mami. Jest! Nie. A nie, kurwa się. Ej, je... No i... No i... Ale bonus, bonus. Bonus, bonus, bonus. Bonus. Daj. Nie zostawiliście lajków. Nie zostawiliście, nie wierzę w to. Za mało lajków było, kurde, pod filmem i przegraliśmy. W dupę z tą kamerą! No i teraz przechodzimy do części, gdzie mam wyzwania od widza, czyli wy możecie zadać mi jedno wyzwanie, które się pojawi raz w każdym odcinku. Możecie napisać właśnie w komentarzach, jakie to ma być wyzwanie. My wybierzemy najlepsze, albo zalajkujcie tam najlepsze, które się spodobają. No i właśnie może trafi do odcinka. To jest pierwszy odcinek, więc wyzwanie mam od mojej najwierniejszej fanki, pani Justyna Sukanek. Mamy naprawdę groźne, ekstremalne wyzwanie. Pamiętajcie, że te wyzwania mają być do zrealizowania w domu, żebym po prostu miał czas, żeby je zrobić dla was. No i Justyna napisała: polisz swój łokieć, jednocześnie się śmiejąc. Zanim zrobię to wyzwanie, chciałbym chwilę ciszy, żebyśmy wszyscy wspólnie uszanowali tą mądrą, bardzo, bardzo kreatywną i ciekawą, wymyśloną wyzwanie od Justyny. Sekunda ciszy. Dobra. Kurde, człowiek, coś ty wymyśliła. Miałem wyjść na downa, tak? To miało być śmieszne. Nie poliżę łokcia, nawet nie przemyślałem. To nie mogę zrobić to wyzwanie i jest automatycznie nieudane. Musisz chociaż spróbować. To chodź tu. No chodź tu. Nie mojego swego. Nie pisało jakiego. Nie polizałeś. Polizałem, więc jest mokre. Jest mokre. Przechodzimy do następnego.
na nasz mini prank ciszejszy, mówię cicho, bo osoba, którą będziemy prankować, jest w drugim pokoju, stwierdziłem, że zrobimy coś takiego. Mam opakowanie od Kinder Niespodzianki i mam prawdziwe jajko. Będzie taka sytuacja, że po prostu podejdę do Rafała, który tutaj mieszka ze mną, pracuje ze mną, i Chris, no, dostanie inną niespodziankę. Teraz muszę to jakoś zapakować. Kurde, najtrudniejsza rzecz. Biorę, pakuję. Zrobione jest. Dobra, zrobione jest. Przechodzimy do drugiego pokoju. Chcecie Kinder niespodziankę? No. Chcesz? Chcemy. Tak. Dostałeś niespodziankę. Powiedział, że chciał. Kurde. Żyjesz? Żyję, na co mam zrobić? No nic, niespodzianka. I to tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek tej niedzielnej serii wam się podobała. Jeśli tak, to koniecznie, mordeczki, wiecie co robić. Łapka w górę, subskrybujcie kanał, możecie to robić, klikając właśnie w tą poduszkę teraz tutaj. Klikajcie tą poduszkę, nie wiem czemu wybrałem tą poduszkę akurat, ale jest. Miałem ją, fajna jest, więc możecie ją klikać. I to tyle na odcinek. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że fajnie było dla was. Coś nowego, więc... Słuchajcie, ziomeczki, widzimy się za 2 dni o 19. O, 19! 19! Nie wiecie, że 19 nowe filmy się pojawiają, kurde! 19 za 2 dni. Dokładnie tak. Siema. Pa!